sobie nic prostszego. Mówię, na zachodzie, w Danii, w Szwecji, w wielu innych krajach, może nie w krajach śródziemnomorskich, bo to jest zupełnie inny klimat, czy nawet na wyspach Wielkiej Brytanii, jest taki termin, który już mówię od 20 lat funkcjonuje, tak zwanych ogrodów deszczowych. Czyli... No właśnie, niecki, retencyjne, place. Ja jestem zafascynowany tym, że na przykład place zabaw są przygotowywane w taki sposób, żeby jak jest nagły opad i duża ilość wody, która spadnie, żeby zalało. U nas byłaby afera, że zalało plac zabaw, że na zachodzie, w Berlinie, w Holandii są organizowane całe przestrzenie, które są przygotowane do tego, żeby przyjąć wodę i ją zagospodarować dla zieleni. Tak, na przykład problemem w dużych miastach jest to, że z jednej strony kierowcy samochodów są niezadowoleni, bo pada ten deszcz, jest ta woda, która się zbiera w dużej ilości, być nawet na drodze, na normalnej drodze 200 metra wody. To nie jest jakaś akwarium, to się regularnie wydarza, ale to wynika z tego, że na przykład jest ileś szlaków pod kątem wody zrobionych i wszystkie Thank you.
drogi, czy wybiorę. Jak chcesz, to na razie to frytki, burger na 4 minuty. Jak pan się odsosy, to tam. Chcesz sos? Przerwy między koncertami zajrzyjcie do spichlerza City NGO, namiotu Otwarte Głowy, strefy dla dzieci i strefy eko. Zapraszamy na festiwalowe stanowisko firmy Karton, gdzie kupicie oficjalne ciuchy Ciesz Panów. Unikalne produkty specjalnie dla Was. Zróbcie zakupy u Taka Para. Odwiedzajcie strefę gastronomiczną i handlową. Skorzystajcie. Segreguj śmieci. Dbaj o Ociesz Fanów Festiwal opowiadają Antyradio, Onet, Strefa Music Art, Kulturalne Media, Elubaczy, Tak, tutaj jest jedna grupa, od Waldka do tyłu. No dobra. To ja już na chwilę zamilknę, pogadajcie. W międzyczasie może powiem o tym, że jak już przejdziemy do takiej ogólnej dyskusji, przedstawiania waszych wniosków, postulatów, to prośba jest taka, żebyśmy rozmawiali z szacunkiem, nikogo nie dyskryminując. No po prostu. Niech to będzie kulturalna rozmowa, a nie taka, jaką często widzimy w mediach. Thank you.
1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, hej, hej, hej! 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hej, hej, hej! 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, hej, hej, hej! 1, 2, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, hej, hej, hej! Hej, 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 jeden, jeden, dwa, jeden, dwa. Raz, dwa, trzy. Trzy, dwa, raz. One, two. Dobra. Możemy tylko akustyka? Szukamy. Słuchajcie, to ja proponuję może osobom, które przedstawiały tak stanowisko. Jeżeli pan była, Zdjęcia
Rapapara! Biała ryba! Wtedy pomogę, utrzymał głos, kiedy starze zarzucał bieg. Słychało się Grapapara, Grapapara, Nia Maria, Grapapara, Grapapara, Grapapara. Się z nami. Piękny strój, zobaczcie, pamiątka ostatniej nocy. Chodźcie dziwaki, kto to taki, to dziwaki! Teraz musimy się jakoś przebić tędy. Idziemy, chodźcie dziwaki, kto... Gdzie jest gitara? Gdzie jest gitara? Nasza gitara? Chodźcie! Wyśmokie! Dziwaki! Nie udawajcie ci w namiotach, że dziwakami nie jesteście, skoro jesteście w Cieszanowie, normalni nie jesteście! Chodźcie do nas, oficjalnie zaraz otwieramy, a teraz wyjątkowe wspólne zdjęcie, chodźcie wszystkich dziwaków, na literkach CFM! Chodźcie tutaj do nas, do powiatowej rodzinnej, pokażemy wszystkich dziwaków! Chodźcie do nas, do wspólnego, durnego zdjęcia! Chodźcie, jest z nami Jesus! Przychodźcie do nas, chodźcie do nas wszyscy! Nie czekajcie, nie zwlekajcie! Czas otworzyć najlepszy festiwal w Polsce! Dobra, uwaga! Durne miny dla matki! 3-4!
Musisz są bramki otwarte. Czy bramki już są otwarte? Radek? Tak? Możemy, więc kto chce być pierwszym dziwakiem, który przejdzie przez bramy nieba? Otwieramy oficjalnie. Nasza brama jest otwarta. Jeśli ktoś chce zapoznać się z gruntem festiwalowym, to zapraszamy. Uwaga, uwaga, pierwsza. Zapraszamy. Proszę zobaczyć, jak wygląda pięknie. Sprawdzamy najpierw opaseczkę, a później zostajemy po tyłeczku klepnięci przez ochronę. Zapraszamy dziwaki. Kto jedzie na fali następny? Uwaga, Galicja! Rozgrzewka dla Galicji! Podają jak na tacy! Podanie jak na tacy! Kto jedzie następny? Zastawa, bardzo zastawa! Jedziemy! Dobrze! Na świat koniecznych! Naprzeciw tankom! Kto jedzie następny? To jest najszybciej zaczęta fala, uwaga! Pomóżcie tutaj, potrzeba paluru! Chodźcie wszyscy razem! Jedziemy, podajemy Galicji jak na tacy! Młody, młody teraz! Nie trzeba koncertu, bo nie trzeba zespołu, wy jesteście dziwaki! Chodźcie do wspólnego zdjęcia, chodźcie po scenę, zrobimy z Galicją wspólne. Podmijamy przez płotek, chodźcie dziwaki do wspólnej fotografii, to będzie dla waszych dzieci, żebyście pokazywali, tak się nie zachowujcie, nie uważam, że akurat tak się powinni zachowywać ludzie, więc szykujmy fotografów, jesteśmy tutaj. Uwaga, wygląda w piaskimy, dobrze. Dziewczyny trochę bardziej spoko, was nie widać. Tutaj, dawaj tego niechlaka tam na progu. Dobra. Uwaga, brygado, jeszcze raz dla zdjęcia, na porządnie. Historię twoje, że to powiem, z lat pacholęcy, z okresu burzy i naporu. Na zasadzie, co może usłyszeć twoja córka, co może ją zaskoczyć? Co tatuś robił? No wolałbym publicznie się nie zbierać, szczerze powiedziawszy, bo to nie było nic, co było godnego pochwały. Jakbyś tak mu powiedział córce po takim spotkaniu, no wiesz. Kurczę, no staraj się nie martwić mamę. Rób swoje. Tak będzie. Będziesz robić to, co chcesz, a nie to, co ci powie mama i tata. I prędzej rodzic to zrozumie, tym łatwiej będzie mi znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę z dzieckiem. Nie to, że nie mam oczekiwań. Oczywiście, że mam oczekiwania względem swoich dzieci, ale wiem, że będzie po prostu tak jak świat się ułoży. W jakim towarzystwie dzieci będą się obracać, kto będzie miał na nich wpływ oprócz nas, jakich będą mieli przyjaciół.
planu dzisiejszego dnia, także zapraszamy. A teraz pamiątkowe zdjęcie. Nie wiem, może zabiję, cigarety z patrą.